W ciągu ostatniego roku nie tylko w Warszawie czy Białym Stoku podrożały mieszkania. W rankingu suwałki są na liście miast, w których również odnotowano zmiany cen. W górę. Jak podaje Rankomat, średnia cena 1 metra kwadratowego mieszkania w suwałkach wzrosła przez rok o 3,12%. To podobny wynik do Warszawy, ale wyraźnie widać znacznie wolniejsze tempo w porównaniu do Łąży czy Białego Stoku. W województwie Podlaskim ceny mieszkań urosły bowiem o ponad 6%. Eksperci Rankomatu pod lupę wzięli 78 największych miast Polski i zbadali je pod kątem różnic na rynku wtórnym na przestrzeni 12 miesięcy. Porównano wartość metra kwadratowego z 4 kwartału 2021. I analogicznego okresu w roku 2022. Ranking otwiera przemyśl. Tu zmiana jest szokująca, bo cena metra kwadratowego wystrzeliła w górę o niemal 28%. O jedną czwartą zdrożały też mieszkania w stalowej woli. To rekordziści tego zestawienia. Kolejne 40 pozycji to miasta, w których za własne M trzeba zapłacić od 10 do 20% więcej niż w 21 roku. W tej grupie stolica województwa podlaskiego. W Białymstoku ceny wzrosły o 13,5%. W Łomży o prawie 11%. Suwałki na tym tle wyglądają z punktu widzenia przyszłych nabywców – Naprawdę dobrze, bo wzrost o nieco ponad 3% plasuje nas na dobrej 7,3 pozycji. Ale są lepsi: Ruda Śląska i Jawożno. Tam, pomimo inflacji, mieszkania staniały. Niewiele, ale jednak. Jak to się przekłada na konkretne kwoty? W subałkach przez jeden rok. 1 metr kwadratowy podrożał średnio o 201 zł i osiągnął na koniec 22 roku wartość 6635 zł. Łążyńska zbyżka przeliczona na złotówki to blisko 680 zł, co finalnie daje cenę metra na poziomie 6900 zł. W białym stoku to już blisko 8,5 tysiąca. Najwięcej za metr mieszkania zapłacić wciąż trzeba na warszawskim wtórnym rynku ponad 13 tysięcy złotych. W niedalekim Ełku zaledwie połowę tego.